Zatem niedługo trzeba będzie wyruszyć na kolejne ekspedycje, ale zapomniałem zupełnie, że przecież ten statek tutaj... mniejsza z tym. Kurde mol. I śmiałem jakąś jedną zaraz. Jak to zrobić teraz? Co to za puzzle? Ja mam zielonego, otworzyłem tą. Czy to ma przypominać jakiś kształt? Już teraz otworzyłem to i nie wiem, gdzie to jest. Szlak. A! No tak. Ale to mi nic nie mówi. Poszukaj wyspy zaznaczonej na mapie i zanurkuj w miejscu. Aha, czyli to jest wyspa. Dobra. To może być ta wyspa? Cholerny świat. Nie, to jest ta wyspa tutaj. Na bank. I to jest gdzieś tu. O nie. Tak jest. To może być gdzieś na szczycie, gdzieś w tym rejonie. Zobaczmy. Nie? Taki zawijas. Znaczy, to jest tak narysowane, jakby to było, bo to zanurkuj, ale to wygląda, jakby to było na... Jakby to było... Jakby to było na tym... Na lądzie, ale... Zobaczymy. A tymczasem, czy wrócił sterowiec? Wrócił. I oto... To dobra, to trzeba... Kurde, felek. To? I to? Zawozimy do starego Nate'a, nie? Te statki płyną, a tymczasem... Muzeum. Eksponat. Replika, to jest z Arktyki. I antyczna powieść, proszę bardzo. Altitude stable. I to powinno wpłynąć pozytywnie na moje dochody. Oni powiedzą, o, jakie fajne muzeum, chcemy tu być. Ja powiem, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Po taniości jest. Wyładowany jest towarem. Morska harpia wyładowana jest towarem. Dobrze. Płyniecie powoli, co? Przyspieszmy trochę czas. Jestem ciekaw, co tam odkryją. MMORPG Tycoon 2? O kurde, ciekawostka. Jak się nazywa ta gra? Ona powinna być w tytule streama. To jest Anno 1800. A ciekawe, swoją drogą. Czy ja mogę na przykład tutaj sobie zanurkować? Bo tak wygląda to miejsce interesująco. Nie mogę. Czyli poszukiwanie skarbów to jest... Tymczasem wyprawa. Garść. Kufry statku zostały opróżnione. Okej. Dopadnij złodziei. Bez trudu znajdujecie ślady. Szukamy ich dalej. Bezpieczne przejście. Oczywiście schwytamy dzikie konie. O, no taki koń to... No płyńcie dalej, ale tu morale mi spada. Rady boskie. Dobrze. Jak tam sytuacja? Dochody ogromne. Niczego nie brakuje? Raczej nie. Już niedługo będzie można elitarny klub założyć. A tymczasem... Maszyn ubywa do szycia. No to może taką... Właśnie. Bo to jest tak, to są tak zwane szybkie szlaki. To zabierzemy trochę maszyn dodatkowych. Ups.
Swoją drogą, jestem ciekaw, gdzie ten statek jest. Mapa świata. Gigantyczna ilość statków pływa. Proszę. Aż nie sposób tak dużo ich, że się nakładają na siebie. Nie sposób ich sprawdzić. Dobrze. No nie. Strasznie, tutaj strasznie wybuchają te... w Arktyce wybuchają te gazowe... Trzeba poczekać, aż zgaszą pożar. O, jak biedaki pompują. Jasny gwint. Tyle szczegółów, tyle detali, których totalnie się nie widzi w tej grze. Jest. Cudowne to. Trochę czekam na tych Settlersów nowych. Ta elektrownia wybuchła, aż te domy się zapaliły, nie? No dobrze. Niczego nie brakuje. Niczego. Tak, sprawdzamy tu. Niczego nie brakuje. Niczego. Wracamy na przylądek. Rzućmy okiem, jak tam. Muzeum 70. Proszę bardzo. Do następnego poziomu. A to trzeba atrakcyjność powiększać. 1080. No ale to trzeba mieć więcej zwierząt i tak dalej. Wystawy światowe i święta obchodzone przez twoich szczęśliwych mieszkańców. To zanieczyszczenie jest trochę na minusie, ale poza tym wszystko w porządku. Wulgarność, jak hodujecie świnie na wyspie. Wszystko było jasne. Dobrze. U Nate'a jesteśmy prawie, że... Cobbled something together? Now, this is arguably my greatest invention to date. It's like invisible hands reaching through the air and... Echolokacja. There! That sound will keep you true. Heading set. No dobrze, to mi ułatwi pewnie. It must be around here somewhere. Proceed with your goobling, or however you call it. On our way. Czyli to będzie potrzebne, do echolokacja będzie mi chyba potrzebna tutaj, żeby znaleźć to. Ale to będę musiał zrezygnować z jednego nurka i wstawić tutaj tą echolokację. Bo tak sobie nie zanurkuję tak losowo. Nie mam pojęcia, czy to może można, ale dopóki nie zrobię tego za pierwszym razem. Dobra, jak tam z tymi zwierzętami? Jest! Wróciła ekspedycja! Schwytaliście dzikie zwierzę. Bizon, motylek i wół piżmowy. Dobrze. Tymczasem, tak. Battle path set. No dobrze. Widzę, że chyba trzeba wrócić tutaj. Room to maneuver. A ciebie to bym wysłał na kolejną ekspedycję. Ekspedycja tym razem... Kurde, misja ratunkowa wydaje się bardzo trudna. Botaniczna może nie, ale ekspedycja archeologiczna. Może ta trudniejsza ekspedycja. Generał Zarkov. Proszę bardzo. Wiara jest podobna. Znaczy potrzebna. Kurde, nie mogę się pozbyć tego. Co tutaj na wiarę wpływa? To jest polowanie. Wiem, że jest jakieś jedzenie, które wpływa na wiarę. Myślałem, że wódka, szczerze mówiąc. Ale wódka to na medycynę. O, żarówki na wiarę. Siła i nawigacja. Rowery też, dyplomacja tutaj. Co tu wpływało na wiarę do licha ciężkiego? Może ryba mogłaby teoretycznie. Muszę sobie zaspokoić. Prawdopodobna chleb. Okej. Okay. Nie mogę serio tej wódki odstawić? No nie mogę, mam przeładowane magazyny. To wódka idzie niestety na dno. A może nie. Ready for action. Zabierzmy to. Najwyżej potem, jak będę miał, mogę ją wywalić z tego statku. Rozpocznij ekspedycję.
Interesująco to się zapuszcza. O właśnie, to możemy odstawić tutaj. Trzy sterowce. Maszyn mi tu brakowało, ale widzę, że idą do przodu, więc na razie się tym nie przejmujmy. Okej. Najważniejsze to teraz rozbudowa tych... Przeniesiemy to tutaj gdzieś. Nie, chociaż nie, może kiedyś. Co mnie interesuje, rozbudowa tych ogrodów botanicznych, zoologicznych. To lubią. Ale z jakiegoś powodu nie zarabia to tak bardzo, jak chciałbym. Muzeum tylko 70, zo 50, ozdoby 115. Ale przecież, cholera, mamy tutaj... Możemy delikatną podmianę zrobić, bo mamy woła piżmowego. Inaczej. Dobrze. Możemy też pawilon muzyczny postawić gdzieś tutaj. Nie wiem, czy to ma duże znaczenie dla nas, ale postawmy. Tutaj wstawimy motyla. Muzyka stanie się tematem przewodnim dla budowli kulturalnej. Postaraj się wybrać taką, która będzie pasować do charakteru wyspy. Wystawy. Aha, nie mam... Może tu będę mieli. Nuty Anno 2070. A muszę to zebrać? Dobrze. Jest już. Purest zephyrs raise you. Dobrze. A tymczasem zróbmy jeszcze jeden pawilon i tym razem umieścimy tutaj bizona. No i także też inne miejsca. Potem można też te wymienić, te wszystkie. Okej, ale to nie wszystko. Stać mnie na więcej atrakcji. Nie, odwrotnie. O tak. Plus. Cholera. Symetria została boleśnie zaburzona z tego, co tu widzę. Szlak. Bo tu są dwa pola, tu jest jedno pole. No ale to dlatego, że szerokość tego jest parzysta, a tego nieparzysta. Nie szkodzi. To będzie trochę niesymetrycznie. A, dobra. Jeżeli mamy niesymetrycznie, to trzeba... zmienić w ogóle rozkład, pomysł. Jeżeli ma być niesymetrycznie, no to skupmy się na tym, że jest niesymetrycznie. Spróbujmy wykorzystać ten fakt. Okej. Bo jak moja żona powtarza wielokrotnie, symetria to jest potrzeba umysłów, które nie są wybitne. Więc ja tam nie mam potrzeby być umysłem wybitnym, ale... Proszę bardzo. Dobrze. Czy statek już dopłynął do portu? Dopłynął. Odstawmy te rzeczy i weźmy sobie stąd ten... No właśnie. I popłyńmy tutaj. To chyba jest odpowiednie miejsce. A tymczasem... Dobrze, oni tutaj podążają za tym statkiem. Mam 11 minut jeszcze. Nie, nie było symetryczne. Znaczy, to wygląda na symetryczne, ale... Kuźwa faktycznie jest symetryczne. Tu... Coś to mogło być symetryczne. No ale nie szkodzi. No taka właśnie teraz będzie niesymetryczna i bardzo dobrze. Moja żona to pochwala.
A właśnie, już widzę, o co chodzi. Tu popełniłem błąd, nie? Tu brakowało jednego. Tak powinno być, nie? Prawie się udało. No. I teraz jest teoretycznie symetrycznie, ale tak nie do końca. Panie Krzysztofie, już patrzę. Ale gdzie to było to poprzednie pytanie pańskie? Kontrakt profuzji. A jakie to było? Musi pan napisać jeszcze raz, panie Krzysztofie. Obiecuję, że zaraz zerknę. What brings you here, master? I'm glad. At least it's not any busier. Następna to jest. Aha, to jest czas wizyty. Zobaczmy. Przybywa mi zo. Do następnego poziomu 161. Mamy ekspedycję archeologiczną. Bardzo dobrze. Aż się chce następną wysyłać. Spodziewałem się tu więcej ludzi, ale oni są pewnie gdzieś w centrum miasta, nie? Ich nie widać po prostu tutaj. Ale jak się zbliży, to widać, że są. Warm sun floods the meadow. Jak tam? Już nie dostarczam tu kiełbasy i chleba, więc... Ale dobra, na razie są zapasy. Okej. Okej, jest dobrze. Niczego nam nie brakuje. Z wyjątkiem tego, żeby ten statek dopłynął na miejsce. 8 minut mi zostało. Come on, płyńcie tutaj troszkę szybciej, czekam na was. Urządzenie, które... Okej. Nawigacja. To trzeba kliknąć po aktywacji, echolokacja. Begin the turn. I could see the footprints. Elegancko. Dobra, panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, możecie publikować. Really? Yay! Ship under attack. Co tu się wydarza? Dobrze, że ten Lord. Fleet, prepare to fire. Dobrze, że wziąłem te statki. Fleet en route. No dobrze. To teraz tak. The festival has ended. Jeden tu. I płyniemy do Neita. Zostało mi 5 minut przez to, że się tak trochę się mozoliłem z tym, zanim doszedłem co i jak. Ale myślę, że zdążę dopłynąć. Głupio było się teraz spóźnić, nie? Tell you how expensive all this diving apparatus was, and so far it has proved more than useless. Ten, mam wrażenie, że animacje tego Vasco są w jakichś 24 klatkach, takie są delikatne klatkowania. No dobrze, płyniemy. Na szczęście tu żadnego strzelania nie było, no 3 minuty dawać.
przyspieszę to jeszcze bardziej. To oczywiście też spowoduje, że czas będzie szybciej leciał, ale... O, tu są jakieś skarby kolejne. To można pływać i szukać szczęścia. O, i tutaj też informuję, że jakieś skarby, dobrze. Odstawimy to, jak zdążę. Do cholery. O, i tutaj też coś, ale fantastyczna sprawa. Taka będzie zabawa z tym... Come on, minuta. Coś czuję, że w ostatnich 30 sekundach dopłynę. To jest chyba dowód zniszczenia, nie? Join up the Scraggins. You steam ahead. Go on, mate. Look at you go. No dobrze. Fleet commencing escort. Użyj urządzenia. Hold the crane. An explosion in one of your factories. W gorzelni doszło do eksplozji. No super. An explosion in one of your factories. Begin the turn. Muszę sprawdzić, co to za eksplozje. Kurde. No dobra, potem muszę do tego wrócić, bo wybuchło mi, gorzelnia mi wybuchła. Nikt nie jest szczęśliwy, jak mu wódkę wysadzi w powietrze. To są jakieś takie miny chyba też oznaczone, ale... Mam nadzieję, że sobie nie zrobię krzywdy zaraz. A, tu jest... Jest zaznaczone na mapie. Nie kumam tego czasami. Bring her around. Room to maneuver. Patrzcie, patrzcie, tutaj. On our way. Tu, że są jakieś miny chyba pod spodem. Mi statek zahacza o te rzeczy. Ale dziwactwo. On our way. Begin the turn. Kurde, o, no, to jest, w ogóle jest strasznie dużo tych min. Jak ja mam to dopłynąć? Czy ja dobrze to rozumiem? No nie jest jakby... No tak. Cele misji są na żółto, no... Skarby są na biało, a na czerwono są miny. Ale to ja nie mam w ogóle jak dopłynąć do tego, bo tu wszędzie są miny na razie. Liczyłem na to, że znajdę takie miejsce, gdzie... Dobra, zobaczmy te zniszczenia tutaj. I wróćmy na przylądek. A tymczasem ekspedycja tam... Ja pierdziel. Znalazłem przejście. No bo chyba... Nie miałem pojęcia, no to chyba dlatego miałem te obrażenia tutaj. Na tych statkach. Dobra, mamy takie skarby. Jeszcze raz nurkowanie. I teraz już chyba przepłynął bez problemu, nie? Oh dear, I seem to have found some of the scepter. But how will you piece it together now?
fleet commencing you escort. You must know. The last thing I want is a repeat of the Battle of Trelawney. No, no, ten mi tutaj... Tu chyba jest jeszcze coś, nie? Czy te miny się... Nie wiem, co jest grane. Normalnie płynę i mi miny nie przeszkadzają, ale jak zaczynam szukać, to nagle miny mi przeszkadzają. Dobra, nieważne. Rzućmy okiem, jak sobie tutaj radzą na wyspie. Niczego nie brakuje. Te maszyny są takim... Może być problem z nimi, ale na razie chyba nie muszę się tym martwić. Ekspedycja tutaj. Archeologiczna tym razem. Tajemnicze artefakty. Dobrze. Dyplomacja. Okej. Płyniemy dalej. Ten statek się naprawia powolutku. Zakładam, że wszystko tutaj idzie zgodnie z planem. To, że mnie ta gra wciągnęła, to było wiadomo 150 godzin temu, nie? O rany. Ja mam też dużo złomu, który mógłbym zacząć wykorzystywać. Tu jakiś skarb można znaleźć, to tak swoją drogą. Spróbujmy go znaleźć. O, proszę, tutaj. Spuszczamy tego. Uła. Zgrabnie. Begin the turn. Bring her around. Co tu się dzieje? Aye. If we both delve into the haycock for that very special needle, there's more chance at least one of us snags a bloody thumb. W uznaniu naszej przysięgi. So, you're playing best of three. I hope you realize the seriousness of such a gamble. It seems you had better win. Co tu się dzieje? Kto pierwszy odnajdzie berłę, ten... Żebym ja się połapał, co ja, gdzie ja wykonuję zadanie. Tutaj chyba płyniemy. Czy rzemieślnicy sobie czegoś życzą? Trochę jestem zagubiony, szczerze mówiąc. A, to dobra, dobra, czyli to jest... Bo to jest inne zadanie. Tylko nie bardzo wiem, gdzie jest wyznaczone miejsce, bo to jest zadanie poboczne, ja niepotrzebnie je tu brałem. Ale to sobie dojdziemy do tego, być może prędzej czy później. Swoją drogą, warto byłoby zajrzeć do Nate'a i zobaczyć... O, tu można kupić jakieś fajne rzeczy. Poszukiwanie... A, czyli tu można. O, plus ciekawe towary tu są. Podwozie. Może nie są jakieś super ciekawe. Poszukiwanie skarbu. To można od niego kupować mapy i szukać ich. W porządku. Ale wiem, że można też wytwarzać coś tutaj u niego. O właśnie. Dzwony nurkowe i tak dalej. Zwiększona szansa na znalezienie przedmiotów poziomu epicki legendarny podczas nurkowania. Muszę zobaczyć, na swoim statku to mam... O-o. Proszę, proszę.
Jest szansa, żeby coś tutaj wykryć jeszcze innego. Bring her around. Zanurkujmy, skoro już tu jesteśmy, nie? Panie Krzysztofie, cierpliwości. Czy wanno mogę pokonać wszystkich przed zakończeniem kampanii? Chyba nie. Kampania zakłada jakieś tam... kolejność wykonywania pewnych rzeczy i te nowe rzeczy pojawiają się wtedy, kiedy stare wykonamy. Więc... Ale ja nie kończyłem kampanii, ja sobie grałem w sandboxie. Jak skończę wszystkie dodatki w sandboxie, to wtedy zacznę kampanię. Sit on a firework, would you? We have the devil to pay. O, tutaj ta misja archeologiczna. Światło wstręt. Okej. Nie wiem, co tam się wydarzyło, bo mi się tutaj rzemieślnik odpalił. Okej. O, proszę. Kolejny dziennik. Król naprawdę oszalał. Wydaje się, że nic go nie obchodzi. Nie obchodzi nasze zwycięstwo. No dobrze. What Nadaski writes of here, the heroes that tilted the battle in our favor were stranded. They never returned, but we may still learn what became of them. No dobrze. Game save. Tutaj nie wiem, jak to zadanie się wykonuje, bo to pieniądze to jakieś są żartobliwe tu w ogóle. Więc pal licho. Dobra. Sprawdźmy sobie... Elektra jest gdzieś tutaj, Elektra jest. Sprawdźmy sobie, co tu można wykonać za fajne rzeczy. Bo mam dużo złomu już. O, rany boskie. Zaczęła się bijatyka. Znowu ten chce, próbuje La Fortune. Próbuje wrócić. A tu się pali jeszcze coś, Boże drogi. Pumping smoke, Admiral. Mają mocne dosyć te okręty, ja muszę makrować trochę. Makrować czy mikrować, jak to się nazywało? Tak czy inaczej. Dobra, zobaczmy, co tutaj za straty były. Nie ma szans, żebym ja im pozwolił tu wrócić. Ja mam trochę spokoju dzięki temu, że się ich pozbyłem. No już. Znowu coś z gazetami? Nie? Brak maszyn do szycia. Opanujcie się. Wamorze nie są nikomu potrzebne do niczego. No już. Niewielki problem na jednym z twoich szlaków. No dobra.